zatem Stowarzyszenie Kulturalne Edukacyjne MOST. No już w tym roku to kończy 16 lat i myślę, że to jest już bardzo dojrzały twór jak na organizację pozarządową. Od początku naszej działalności skupialiśmy się na warsztatach teatralnych dla dzieci, potem dla dzieci i młodzieży, aż dziś dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Stowarzyszenie oczywiście swoje początki ma w Teatrze Miniatura, tam gdzie ja i pierwsze osoby, które współtworzą MOST, pracowaliśmy, ale przeszliśmy długą drogę przez właśnie miejsce przyjazne dzieciom, przyjazne młodzieży jak Teatr Miniatura, po niezależną siedzibę, którą uzyskaliśmy od Gdańskich Nieruchomości, przez przygodę, można powiedzieć, z komercyjnym wynajmem przestrzeni, która to przygoda przerodziła się tak naprawdę w docelowe nasze miejsce, ponieważ siedzibę, którą otrzymaliśmy od Gdańskich Nieruchomości, oddajemy wraz z Nowym Rokiem. Niestety nie udało się przejść procedury przekształceniowej i dostosować do lokalu użytkowego. I jesteśmy zdani na to, żeby po prostu radzić sobie samemu, ale myślę, że zrobimy to całkiem nieźle. Mamy świetny zespół ludzi, którzy po prostu mają sobie determinację, samozaparcie i tak to jest. Z małych przestrzeni wylądowaliśmy w dużym miejscu dla wielu gdańszczan, bardzo znamiennym, historycznym, ważnym, czyli dawnym domu książki. Narodził się Teatr Mostownia, który wywodzi się ze Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego MOST. To jest nasz najnowszy twór. Obchodzi swoje trzecie urodzinki, ale już kilka premier za nami. Myślę, że już jakoś zaznaczyliśmy swoją obecność na mapie trójmiejskich teatrów i że widz do nas chętnie przychodzi, chętnie odwiedza nasz teatr, czeka na kolejne nowe spektakle. Mamy tutaj w tej przestrzeni aż 500 metrów kwadratowych do wykorzystania, co daje nam możliwość posiadania trzech sali warsztatowych. Salę teatralną, niedużą, ale na nasze warunki można powiedzieć optymalną, bo mam 80 miejsc siedzących na widowni, 24 metry kwadratowe sceny, więc myślę, że to jest tak akurat na to, co teraz robimy, na te premiery i na te wydarzenia, które realizujemy. Stworzyliśmy również przyjazną przestrzeń kawiarnianą, Mostowa Cafe, do której można sobie przyjść, posiedzieć, czy to przed spektaklem, przed warsztatami, lub posiedzieć, pogadać, spotkać się ze znajomymi. Myślę, że to też jest takie fajne miejsce, gdzie po prostu spotykają się ludzie i rozmawiają nie tylko o sztuce. Najnowszym tworem, który towarzyszy i Stowarzyszeniu, i Teatrowi Mostownia, jest Galeria w Oknie. I to jest rzecz, której autorem pomysłu jest Paweł Król, wrzeszczański artysta. Jego właśnie wystawa utworzyła pierwszą naszą tutaj galerię w Oknie. I tak oto można, przechodząc chodnikiem po ulicy Grunwaldzkiej, oglądać za każdym razem, bo co miesiąc zmieniamy, nową wystawę obrazów. Teraz wiszą prace Magdaleny Hinz-Wójcickiej. Już za dwa tygodnie kolejna nowa wystawa, kolejny wernisaż. Ja myślę, że to też jest fajne miejsce, ponieważ prace wiszą i na zewnątrz, i w środku. Myślę, że w mroźne, zimowe popołudnia można sobie wejść, wypić kawę i popatrzeć na sztukę. Więc tak jakoś stworzyliśmy takie miejsce, myślę, które jest miłe, ciepłe, przytulne, przyjazne, ale przede wszystkim twórcze. No i tak oto dzisiaj kolejna premiera w tym sezonie, druga. Dzisiaj prowadzić własny teatr jest dosyć śmiałym wyzwaniem, śmiałym pomysłem. Owszem, można pisać granty, ale wynik pisania nie jest znany. Jak sobie radzicie? Jaki macie tutaj, przyjęliście koncept? Tak, to rzeczywiście nie jest łatwe zadanie i można być wizjonerem, można mieć plany i sobie myśleć, że jak się chce zrobić fajne rzeczy, to zawsze się na to znajdzie miejsce, pieniądz i czas. To nie do końca oczywiście jest tak różowo i nie do końca tak wygląda. Stowarzyszenie jako organizacja pozarządowa daje możliwości rozwijania
tej działki mocno edukacyjnej, czyli warsztatowej, i właściwie one się same finansują ze względu na to, że warsztaty są płatne przez uczestników zajęć, i to i z tych pieniążków, które wpłacają uczestnicy, pokrywamy koszty warsztatów, koszty spektakli, które z nimi produkujemy, oraz oczywiście honoraria dla prowadzących te warsztaty i częściowo utrzymanie lokalu. Teatr Bostownia to rzeczywiście jest i było takie zagadkowe dla nas przedsięwzięcie, dlatego że w ogóle w Trójmieście nie ma jako takiego jakiegoś takiego miejsca, z którego można wybrać przykład, dlatego że raz, że tych teatrów jest niewiele, dwa, że są instytucjonalne, więc nie mogę powiedzieć, że się kimś inspiruję, czy szukam wsparcia, czy jakichś porad od kogoś, więc szukamy na własną rękę. I to jakoś mam wrażenie, że się udało, dlatego że może właśnie dlatego, że mieliśmy to doświadczenie prowadzenia NGO-su. Kiedy założyliśmy działalność gospodarczą, to znaczy ja założyłam działalność gospodarczą i utworzyłam prywatny teatr, to nie zaczynałam od zera, czyli jednak mam przy sobie, wokół siebie wspaniałych ludzi, którzy tworzą, bo samemu się nie da zrobić teatru, którzy tworzą to miejsce, kreują je, wciąż jakby szukamy nowych pomysłów, ale oczywiście pozostaje to pytanie, no tak, z czego się utrzymać? Więc oczywiście głównym naszym źródłem dochodu jako teatru to jest sprzedaż biletów na spektakle, ale oprócz tego prowadzimy też cały taki blok działań edukacyjno-artystycznych dla grup zorganizowanych, czyli dla szkół i przedszkoli. Gramy spektakle do południa dla właśnie dzieci ze szkół i przedszkoli. Mamy projekt edukacyjny, który napisałam już kilka lat temu, ale właśnie od 2 lat go mogłam wdrożyć. Taki projekt hashtag school, emocje, literatura, teatr, forma. I to jest zestaw takich warsztatów, które proponujemy grupom zorganizowanym, które przychodzą do nas i cyklicznie albo okazjonalnie biorą w tym udział. Więc to też jest jakaś cegiełka, która dokłada się do całości. Oczywiście tak, granty, wnioski, ale to jest zawsze niewiadoma. Super, że się teraz z KPO udało. Startujemy teraz na prezydencję Polski w Unii Europejskiej. Kolejne wnioski do ministerstwa, ale wynik? Nie wiadomo, to jest zagadka. Niemniej jednak plan na kolejny sezon, czy na kolejne powiedzmy 2-3 lata jest. Teraz tylko pytanie, na ile będzie zrobione z rozmachem, a na ile trzeba będzie ograniczać te możliwości produkcyjne przede wszystkim. No i też honoraria dla twórców, artystów, którzy biorą w tym udział, realizatorów. Ja bym chciała rozwiać wszelkie wątpliwości, ponieważ z tym chyba mamy najczęściej do czynienia, to znaczy chciałabym, żeby to głośno wybrzmiało, że nie wspierają nas żadne instytucje, organizacje, ani miasto, ani nikt, nie wiem jak to powiedzieć. Jesteśmy absolutnie niezależni, staramy się również być niezależni finansowo. Ten lokal wynajmujemy komercyjnie, na komercyjnych stawkach, Gdańsk-Brzeszcz. Więc może kto się orientuje, to wie, jakie to mogą być koszty. I staramy się utrzymać na powierzchni, a jak się nam uda poczuć wiatr w żaglach, to w ogóle będzie super. To jeszcze nie jest ten moment, ale ja mam nadzieję cały czas, że on nastąpi. Zatem pomysł z kawiarnią też jest pomysłem takim, żeby może wesprzeć, pomóc utrzymać się tutaj, opłacić prąd, ogrzewanie, media inne i każda wypita kawa, to można powiedzieć, że tak, to jest cegiełka na rzecz teatru, że pozwala nam się tutaj utrzymać, więc staramy się, to są 3 podmioty, kawiarnia, teatr i stowarzyszenie, które działają każdy na swoim polu, ale to jest wspólny twór, który się wspiera i myślę, że gdyby zabrakło któregoś z odnóży, mogłoby to się zapalić. Borówka to jest postać, która zawitała do Teatru Mostownia już w czerwcu. W
pierwszej części. Borówka mówi nie, czyli zbuntowana krasnoludka, która wyrusza z wioski krasnoludków, właściwie z niej ucieka i spotyka w lesie koleżankę Jagódkę, dziewczynkę, z którą się zaprzyjaźnia. Ludzką dziewczynkę. I tak oto zbierają śmieci w lesie. Już wtedy nasza Borówka była mocno proekologiczna i warsztaty, które mamy do każdego naszego spektaklu, w tym wypadku były właśnie oparte o to, żeby dzieciakom przypominać cały czas o prawidłowym segregowaniu śmieci, w ogóle o segregowaniu śmieci, o tym, że jesteśmy odpowiedzialni za to, co się wokół nas dzieje. I takie przesłanie, z czym wchodzimy do lasu, z tym wychodzimy, czyli nie wyrzucamy tego, co po drodze zjemy lub wypijemy. I wiedzieliśmy już z Olą, kiedy tworzyłyśmy pierwszą część Borówki, tej zbuntowanej, to już wtedy wiedziałyśmy, że będzie Borówka numer dwa. Że ona się musi pojawić, ponieważ to ta postać jest po prostu bardzo energetyczna, bardzo pomysłowa i wiedzieliśmy, że ona pojawi się na deskach Teatru Mostownia niebawem. Nie wiedzieliśmy, że tak szybko, ale jeżeli udało nam się dostać dofinansowanie z KPO, to tylko przyspieszyło nasze myślenie o tym, że pojawi się druga część, czyli Eko-Borówka, a ty swoje rób. I tym razem Borówka już ma przygody z drugim krasnalem, nie zmienia swoich gabarytów na dziewczynkę, tylko pozostaje krasnoludką i żeby niewiele zdradzać, a jednak coś powiedzieć, to z kolegą krasnalem Maślakiem podążają tropem warzyw, rzeki, no, miejsc, które krasnoludki sobie gdzieś tam adaptowały w lesie. Ale niestety, życie bywa okrutne, a właściwie przyroda i jej różne jakby oblicza potrafią być groźne, nie tylko dla człowieka, ale również dla krasnoludków. I dochodzi do paru nieprzyjemnych wydarzeń ze względu na warunki atmosferyczne, które się gwałtownie zmieniają. Niemniej jednak, krasnoludki, jak to krasnoludki, są pomysłowe i tutaj nawiązujemy do tej części ekologicznej, jak wykorzystać tę siłę żywiołu, przyrody, na to, żeby to służyło, a nie było tylko pogromcą tego, co tworzymy. Już więcej nie powiem, ponieważ to, co wymyślają krasnoludki, jest trochę zabawne, a trochę mądre. Właściwie bardzo mądre. Więc przy okazji myślę, że dzieci też troszeczkę poznają jakieś tam aspekty odnawialnych źródeł energii, które są obok nas, które mam nadzieję będziemy coraz częściej jako ludzie wykorzystywać i z nich skorzystamy. A oprócz tego myślę, że to jest taka mądra historia o przyjaźni, o tym, że fajnie mieć swój kawałek domu, w którym się czujemy bezpiecznie i dobrze mieć przyjaciela, na którym zawsze możemy oprzeć swoje ramię. I oprócz takich mądrości i ekologicznych, i życiowych, to po prostu jest to świetna zabawa. Bartek Sudak, który gra Maślaka, to jest jego życiówka. Określam. On czekał na tę rolę. Po prostu krasnal Maślak jest napisany specjalnie dla niego. Autorką tekstu jest Ola Lis, która gra Borówkę, ale zna Bartka z wielu wcześniejszych wspólnych realizacji. I myślę, że świetnie wcelowała tekst Maślaka, w ogóle postać Maślaka dla Bartka. I to była aktorska przygoda na scenie, w bardzo szybkim tempie pracowaliśmy, bardzo intensywnie, ale uroczo, śmiesznie, dowcipnie i myślę bez ofiar, obyło się. To cud. Coś, co mi się przydarzyło przy tym spektaklu, to coś dla mnie osobiście też pewnego rodzaju zatoczenie koła, ponieważ do współpracy zaprosiliśmy Marię Szachnowską jako autorkę scenografii. Marię poznałam pracując w Teatrze Miniatura, kiedy zatrudniał mnie tam Konrad Szachnowski, jej ojciec. Marysia wtedy była licealistką, już wtedy tworzyła, malowała i była artystką. Natomiast no nie miałam przyjemności pracy i widzieć jej też efektów pracy, kiedy próbowała działać na polu scenograficznym.
I muszę powiedzieć, że dla mnie osobiście to było tak wspaniałe przeżycie, praca z Marią, z jej myśleniem teatralnym, z jej myśleniem o teatrze dla dzieci, o teatrze lalkowym, ta scenografia. Gdzieś tam oczywiście jest wypadkową naszych wspólnych rozważań, rozmyślań, natomiast jest to absolutnie coś wspaniałego, ponieważ Maria odczytała wszystkie moje jakieś tam wyobrażenia, jak ja to widzę, i włożyła no, ogromny kunsz, to wiele rzeczy wykonała samodzielnie i spędziła nad tym godziny pracy, ale to jest po prostu człowiek skażony teatrem, w jej krwi płynie po prostu teatr i to musiało się udać. Ja jestem ogromnie dumna z tej pracy i szczęśliwa, że tak na swojej drodze poznałam tak wspaniałą osobę. Lalki wykonałam, lalki właśnie, kukły, przepraszam, pacynki, które, bo kukły grałem w pierwszej części, pacynki w drugiej części, borówki. Pacynki wykonała Regina Szyklicka, też moja koleżanka z czasów pracy w Teatrze Miniatura. Wspaniała rzemieślniczka i według projektów Marysi zrobiła lalki, które, no, które po prostu na, aktor nakłada na rękę, one same żyją, one już są postaciami. Więc no, ja z ogromną przyjemnością czekam na dzisiejszą premierę i mam sobie jakiś taki spokój. Są świetne piosenki, mam nadzieję, że dzieci wyjdą śpiewając je. Aranżację zrobił Grzegorz Kusio, muzykę napisała Ola Lis. No, same dobre rzeczy. Jak myślę o tym spektaklu, to się uśmiecham i mam nadzieję, że tak będzie miał każdy, kto wyjdzie z tego spektaklu.